Drodzy widzowie, ja nazywam się Albert Einstein, a to jest pierwszy odcinek z serii. No właśnie. Zastanówmy się, jakiej tak na dobrą sprawę serii. Bo trochę tych serii może było u mnie na kanale. Nie zaprzeczę, że żadnej nie skończyłem. Nie, była jedna, którą skończyłem. Ostatnio w końcu udało mi się skończyć to, co zacząłem. Bo też taki jest motywacyjny tekst. Kończ zawsze to, co zaczniesz, nie? I no, czy on jest taki motywacyjny, czy nie? Powiedziałbym, że zależy dla kogo. Ale tak na dobrą sprawę każdy motywacyjny tekst może do każdej indywidualnej jednostki dotrzeć po prostu w innym znaczeniu, w innym rozumieniu. Bo niekoniecznie po prostu jesteśmy ludźmi, żeby tak naprawdę wyszydzać czy dyskryminować innych za to, że są nie tacy jak powinni. Dzisiejszy odcinek jest o niczym. Rozmawiam o niczym, mówię o niczym, ale teraz tak pomyślmy sobie, czy niczym jest niczym, czy może jednak nic jest coś. No tak na dobrą sprawę, nic jest kompletną pustką, ale jednak jest czymś konkretną pustką, więc nie jest niczym, tylko jest konkretną pustką. I więc samo nic nie jest do końca niczym. No tak. Więc możemy jedynie po prostu sobie to zinterpretować w taki sposób, że no ja sobie myślę tak, a ty sobie myślisz tak i wiadomo, że po prostu gadanie takie bez konkretnego sensu, bez żadnej konkretnej, specjalnej, w ogóle druzgocącej, dającej do myślenia puenty, niekoniecznie zawsze musi się to tak zakończyć. A może po prostu zakończyć się niewiadomą i chęcią kontynuacji, by dowiedzieć się, co będzie dalej. Jak to w kreskówkach było zawsze ciąg dalszy nastąpi, co nie. I tak właśnie sobie jest, no. Kajtek pije wodę, ja sobie tutaj zaraz zasypiam. Ale nie zapominajmy o tym, że żeby nigdy na pewno się nie poddawać i nigdy nie zatracać się w tym, co się stało złego, a lepiej po prostu sobie usiąść, trzasnąć herbatkę, no i być szczęśliwym. Więc nie myślcie o głupotach, tylko żyjcie chwilą, bo nie wiecie, co będzie jutro. Jutro możecie się zjednoczyć z materią. Możemy wszyscy się zjednoczyć z materią, a niekoniecznie. Majcie się. Peace out.